witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam ten filmik po długiej nieobecności, bo gdzieś tak patrzyłem, to chyba ponad 3 tygodnie już wyszło. No ale słuchajcie, czasami tak bywa. Miałem aktualnie wyjazd dwutygodniowy do Krynicy na praktyki. Jeszcze w międzyczasie miałem pogrzeb dziadka, także powiem wam szczerze, że nawet nie za bardzo w ogóle była ochota, żeby nagrywać te filmy. No ale stwierdziłem, że dzisiaj coś dla was nagram. No generalnie to nie ma nawet za bardzo tutaj o czym mówić. Młody, jak tam ktoś na Facebooku śledzi, to dodałem wczoraj zdjęcie, jest jeden taki duży. Znaczy duży, no już taki dosyć duży, to tamten młody to raczej się powinien wychować. I są jeszcze dwa małe. No z tym, że z tym młodym była taka przygoda, że jeden się wykluł, drugi się nie wykluł. Ja mam taką zasadę, że czekam jeden dzień, obserwuję co się dzieje. Później już moim zdaniem różnica jest zbyt duża, żeby dwa młode miały, że tak powiem, prawo się wychować. No na drugi dzień idę, to jajko nawet nie było naklute. Stwierdziłem, że wyrzucam to jajko, ale tak mnie coś jeszcze zastanowiło. No sprawdziłem, jeszcze tam jakoś ostatkami sił ten młody stukał, ale skorupka nie była nawet w jednym miejscu pęknięta. Stwierdziłem, trudno, no i tak jak go nie spróbuję wyjąć, no to w tym jajku zdechnie tak czy siak. Rozwaliłem tą skorupkę, starałem się to zrobić delikatnie, ale oczywiście łatwiej jest coś tam robić, jak ta skorupka już jest chociaż trochę nakluta. No w tym przypadku nie była nawet trochę nakluta, tak więc rozwaliłem tą skorupkę sam, no niestety krew poszła. Wziąłem tego młodego, wsadziłem pod stare, mówię, za 2 godziny zajrzę, zobaczę czy żyje. Zapomniałem całkiem o tym, poszedłem dopiero po południu, no patrzę, żyje ten młody. No i powiem wam, że on już dzisiaj jest jego drugi dzień, karmią go. No tyle, że jest mniejszy, dlatego nie nastawiam się na tego młodego. W czwartek mają się kluć 2 jajka i w piątek ma się kluć 1. 2 jajka przełożyłem wczoraj i jeszcze dziś będę przekładał po 2 parach, nie? No także, no teraz było zimno, no było jak było, ale powiem wam, że co mnie pociesza, to, że jak zajrzałem na filmiki, z zeszłego roku, to filmik z 7 maja to był dopiero jeden młody, taki świeżo zaobrączkowany, nie? Także no tutaj mamy po koniec kwietnia, no i już jest młody taki całkiem duży i coś tam się wykluło i jeszcze jakieś jajka są, więc no na początku trochę byłem zły, no teraz patrząc na zeszły sezon było praktycznie to samo, finalnie sezon się udał, zobaczymy jak będzie w tym roku. O, ta samiczka ciemna, która tam jest, no jajek mi do tej pory nie położyła, dałem jej kamienie, usiadła na tych kamieniach, mówi niech sobie posiedzi, zobaczymy. Wywrotka, cieszę się, że mi te jajka niesie. No i tutaj jeszcze ta ciemna samiczka, co mi się tam ostatnio udało sparyć z 11, one już też tam, no już jakieś tam chwile są razem w parze, jest luźna, jajka na razie nie ma. No i ten, oj, ten samczyk tutaj co grucha, pierwszy przy karmniku, no do wszystkiego grucha, nawet do mnie, bardzo wesoły gołąb, nie mogę wziąć go z tą samicą w parę i koniec. No myślę, że potrzeba tego ciepła, bo te krótkodzioby to są takie gołębie delikatne, to jest no bardzo trudny kawałek chleba, jeżeli chodzi o to, żeby tu jakiegoś młodego wychować. Także na razie już ich nie będę mordował. O, tutaj jeszcze idzie samiczka, ale ta samiczka już jest zamówiona, kolega ją zabiera, bo no mówię, nie będę trzymał luźnie samicy, bo mi za bardzo tutaj wojuje, do wszystkiego idzie w parę, a mam jeszcze jej siostrę. Mam jej siostrę, ona jest tam u mamek z samcem mamki w parze, mówię, ją sobie przytrzymam, bo ta siostra, tak mi się wydaje, że taki ma potencjał, że może w razie jakby tutaj któraś samica nie położyła jajek, to jeszcze bym w trakcie sezonu spróbował przeparzyć, tak żeby dany samiec nie był zmarnowany przez cały sezon. No ale to mówię, to wszystko zobaczymy jak wyjdzie w praniu. No i co ja tutaj jeszcze mogę powiedzieć, w zasadzie no to gołębie są zdrowe. O, tutaj jest ten samczyk z 11, z tą ciemną samiczką właśnie, co się wzięły w parę. No bardzo bym chciał coś po nich wychować, nie ukrywam, bo fajna para, najfajniejsza w zasadzie chyba nawet. O, i tutaj jest ta samiczka, no samiczka jest bardzo fajna, ale to widzicie, tak to jest, że po tych najfajniejszych, no to fajny gołąbek za jeszcze fajniejsze pieniądze kupiony. No ale nic, no gołąbek zdrowy, jak, że tak powiem, nic z nim nie wymyślę, no to trudno będzie dla stroju, co ja poradzę. A jeżeli chodzi o tego młodego, który jest, to on jest po tej parze tam z trójki, w samym rogu, to po tej parze, co w zeszłym roku tak dużo młodych nachowałem. I mam jeszcze teraz te młode, co się wykluły, to po parze moich młodych gołębi, które sparzyłem, to
są już dwa młode i wczoraj przełożyłem po nich już drugie jajka. No to zobaczcie, tutaj tak, moja samiczka jest tam pod dwójką ze starym samcem, już niosła w tym roku dwa razy jajka. Pod dziewiątką jest moja młoda para, już zniosła dwa razy jajka. Tutaj pod ósemką jest mój młody samiec, też już mają teraz drugie jajka, no z pierwszej nic tam nie było, ale były zalęgnięte. Pod trójką z kolei tam właśnie, co są te stare, no to ta samica też jest mojego chowu, niesie jajka, że tak powiem, jak kura nioska. Tam w szopce odsadziłem moją samicę, tam co tak na rezerwę trzymam, też już jajka położyła, no faktem też nic to nie było, bo tam z mamką, no to nie będę po tym nic chował, ale jajka były. Tutaj ta samiczka pomoda, podejrzewam, że też bardzo bym się zdziwił, jakby miała jajek nie znieść. No a widzicie, a jednak te gołębie obce, no ja gdzieś nie mam za bardzo chyba szczęścia do kupna gołębi. No tylko tyle, że chciałem podnieść poprzeczkę po prostu, trochę podnieść jakość tych gołębi. Powiem wam tak, jeżeli w tym roku mam trzy samice, które jeszcze nie są sprawdzone, nie wiem, czy one będą jajka niosły, czy nie, jedna jeszcze nie jest w parze. Jeżeli, że tak powiem, okażą się te samice, no nie takie jak powinny być, to na przyszły rok będę próbował tą strategię troszkę inaczej robić i samiczki będę zostawiał swoje, a będę próbował dokupić coś fajniejszego z samczyków i w taki sposób krzyżować, no bo przyznam, że samczyki rzadko mi się trafiają, jakieś nie bardzo, nie? O, tutaj ten samczyk, co teraz, o, teraz podszedł do karmnika, no to jest gołąb, którego kupiłem jako starego, lęgnie się u mnie, jestem zadowolony. Ten samiec właśnie tam, co tak dużo młodych po nim miałem, kupiłem jako starego, jestem zadowolony. I co tam reszta? No i reszta to w sumie są młode samce w zasadzie. No wywrotka, no to kupiłem młodego akurat, to był młodziak. Ale też jestem bardzo z niego zadowolony, także no a no i tutaj samczyk, no on też jest młody, więc tutaj też raczej jeden czy drugi, to raczej bym się zdziwił, jakby to były felerne samce. O, no widzicie, tutaj na gołębniku chodzi grucha. A tamta samiczka, no ma chęć iść w parę, bo to już jest samica chyba trzyletnia. Także no ma chęć iść w parę, też tam kiwa do różnych samców, no ale jak ich przymknę razem, to ten się nic nie odzywa. Tak to jest fajny gołąbek, pulsujący. No ale tam. Co będzie, to będzie i już, a to nie, co się nie wychowa, no to tego nie będzie i tyle. Nie ma co tutaj, że tak powiem, się jakoś spinać specjalnie. Najważniejsze, żeby były zdrowe, na razie im zdrowie dopisuję. Bardzo są wesołe. Przed chwilą tutaj zgarnąłem, bo tak ostatnio to troszkę rzadziej im sprzątałem, no bo mnie nie było. Ale nie było dużo. Bardzo w ogóle te gołębie bardzo dużo korzystają z woliery. O, tutaj zobaczcie, to jest mój młody samczyk wychowany. To po tej parce właśnie mam już te dwa młode się wykluły, są dwa jajka. Ja jestem, powiem wam, dumny z tego gołębia. Nie jest jakiś może wybitny, ale no, że tak powiem, to też nie jest łatwe takiego ptaka wychować. I to po tej starej samicy, którą już miałem, już tyle razy miała iść na sprzedaż i ani razu się nie namyśliłem. No w zeszłym roku dałem cztery młode. Faktem, dwa młode były kiepskie, to nie będę ukrywał, bo były kiepskie. Jeden był taki nie najgorszy, no i ten to się udał fajnie. Ale po nim od małego widać, że się zapowiadał fajnie, bo miał główkę fajną, okrągłą. No ten samczyk też mi się bardzo podoba. No to mówię, to co mi się bardzo podoba, to po tym na razie nic nie ma, nie? Oko cieszą te gołąbki, no bo wesoły i tak ten samczyk to jeszcze tak pokazuje, że jest takim bossem na tym gołębniku. Rozkłada skrzydła i tak pokazuje, że on tutaj rządzi, no to aż jest miło wejść popatrzeć, nie? W ogóle te gołębie krótko działa, bo ja z nimi spędzam bardzo dużo czasu, to są gołąbki bardzo łaskawe, ja tutaj wchodzę, bawię się z nimi na miskach, dam, że tak powiem, znaczy bawię, no dla mnie to jest, ja to traktuję jako zabawę, nie wiem jak one to traktują, ale ja, że tak powiem, każdego jednego krótkodziobego wyjmuję z miską, prawie każdego, no nie jestem pewien, bo może nie z każdym próbowałem, ale wyciągam go z miską z półki i on nawet nie myśli, żeby się ruszyć z tej miski, nie? Ja jak sprzątam półki, to wystawiam miskę z gołębiem, wyjmuję róż, zamiatam, wstawiam róż, wstawiam gołębie z miską i tutaj nie ma w ogóle żadnego problemu. Jeżeli chodzi o mamki, mam kilka takich par, że da się tak zrobić, ale no ile to tam może być takich par? Na pewno nie więcej niż połowa, nie? No jeżeli chodzi tak, powiem wam tak pokrótce, na razie na tamtym gołębniku w tym momencie mam tam tak, raz, dwa, trzy, cztery, tam mam, na tym gołębniku są cztery pary gołębi, które miałem już na mamki w zeszłym roku,
One się zapowiadają całkiem nieźle i dodatkowo są tam trzy pary gołębi świeżych. Dwie pary się zapowiadają fajnie, jedna na razie średnio. A tam w blaszaku jest, są cztery pary mamek. No to jest mój stary samiec, któremu dałem młodą samiczkę, zapowiadają się fajnie. Jest druga para, jeszcze stara samica od znajomego, skrzyżowana z takim samcem, tam ze spierniej przywiozłym koloniatem. One też się zapowiadają dobrze, fajnie siedzą, są spokojne. To są dwie pary. A pozostałe dwie pary to na razie nie mam zdania, powiem wam szczerze. Nie mam na razie zdania. Z tego względu, że jedna para jeszcze nawet na żadnych jajkach nie siedziała. Znaczy już tam coś swojego znosiły, ale nie siedziała na żadnych podłożonych, więc no nie wiem jak tam, czy zalążek się prawidłowo rozwijał, czy nie. Widzicie, niby nie daje kukurydzy tej popcorn i nic, ale jednak te gołąbki się trochę dławią, nie? No ale to nic nie jestem na to w stanie poradzić. Staram się tutaj być przy nich jak jedzą, kontrolować to, ale to jest tam, mają dostęp do wody, to jest ważne, bo jak się zadławi, to może sobie pójść popić i to zawsze takie ziarno łatwiej zawsze poleci. No jakoś jej chyba poważniej stanęło to ziarenko. No dobra, łyku. No nie będę ukrywał, że nie jest to jakiś tam przyjemny widok patrzeć, jak one się tam dławią tym ziarnem, no ale no nic nie jestem w stanie na to poradzić. Zapewniłem im karmę taką, żeby miały, że tak powiem, wygodę. Dodatkowo tutaj w karmniku właśnie mają część karmnika jest oddzielona i tutaj wsypana grubo ziarna, tak żeby te gołębie z łatwością mogły ten pokarm pobierać, nie? Także nic, no już tam gadam głupoty 12 minut praktycznie. Dziękuję wam, że oglądaliście. Przepraszam was jeszcze raz za taką długą przerwę. Powiem wam teraz też, pogoda jest byle jaka, no to też szczerze taką pogodę się średnio chcę nagrywać, bo jednak jak jest ciepło, to takie inne są warunki, te gołębie są inne. Nawet bardziej się tutaj chce przyjść, posiedzieć. Także jeszcze raz dziękuję. Zachęcam was do pisania komentarzy, żebyście się tam odzywali, kto ogląda. Fajne to jest, bo jak tak ludzie regularnie nawet tam jedno słowo napiszą w komentarzu, czy coś, kojarzy te wasze niki, także wiem już, kto jest stałym widzem. Do następnego, cześć.